Cześć! Skoro nie ma tu Pascala, to mogę wam zdradzić mój doskonały przepis. Na co? Zaraz się przekonacie. Danie, które teraz wam pokażę, to jedno z tych klasycznych dań kuchni włoskiej, które można w bardzo prosty i szybki sposób przygotować. Spaghetti bolognese. I o ile przepisów na to spaghetti jest mnóstwo, o tyle ja wam podam swój sprawdzony i ten, który zajmuje najmniej czasu. Idealnie jest wziąć mięso wieprzowo-wołowe, nagrzana patelnia i zacznę od przesmażenia samego mięsa, na razie bez żadnych przypraw. Wylewam więc oliwę z oliwek i smażymy mięso, rwąc je na mniejsze kawałki. To mięso niech jeszcze się smaży z jednej strony, ale już mogę je doprawić dwoma ząbkami czosnku, które drobno posiekam. Doprawiamy z solą i pieprzem. Przypieczone składniki naprawdę dużo lepiej smakują. Zobaczcie, z mięsa wytapia się duża ilość tłuszczu. Do rozkruszenia mięsa mogę użyć jeszcze trzepaczki. Tak powinno wyglądać mięso po tym wstępnym przesmażeniu. Zostawię go jeszcze na bardzo mocnym ogniu. Przypiekę je mocniej, tak żeby poszło tutaj rzeczywiście dużo, dużo aromatu. I doprawię już teraz suszonym oregano. Mięso będzie się smażyć, a my w tym czasie przygotujemy warzywa. Przekładam więc pokrojone na mniejsze kawałki warzywa, w tym przypadku seler. Dorzucę do niego od razu część marchewki i miksujemy je bardzo drobno. Do mięsa mocno przypieczonego mogę dodać wreszcie warzywa i razem z tym mięsem to wszystko dusimy. No i warzyw w tym sosie jest mniej więcej tyle samo, co mięsa. Smażymy około 5-6 minut i dopiero wtedy możemy dodawać kolejne składniki. Zdejmę warzywa z patelni i przesmażę cebulę i czosnek. Te warzywa muszę tylko zeszklić. Dodaję przesmażone mięso i warzywa. O właśnie. Moim zdaniem najwięcej aromatu uzyskamy, dolewając troszkę czerwonego, wytrawnego wina. Trzeba to troszeczkę wysadzić. Czekamy, aż wino odparuje. Zostanie tego subtelny aromat. Od czasu do czasu to zamieszamy. Mięsko doprawiamy większą ilością oregano już teraz i dodajemy zmielonej gałki muszkatołowej. Mam tutaj wrzącą wodę. Dodaję więc do wody sól. Dolewam troszeczkę oliwy. Jeden z najprostszych sposobów na otwieranie paczki makaronu. Makaronik wkładamy do garnka i gotujemy tak, żeby był al dente. To jest dobrze przygotowana baza na przyjęcie pomidorów. Pomidorów pelati, które przelewam do mięsa. Teraz już zmniejszam ogień i to wszystko muszę chwilę wysadzać, nawet 10 minut, ale mogę odcedzić makaron. Ja makaron schartuję, bo muszę poczekać jeszcze chwilę na sos. Delikatnie już dodam soli, niech się przegryzie i pieprzu. 3 ząbki czosnku pokrojone w plastry. Zaczynamy od oliwy, którą wylewam do ciepłego naczynia i dodajemy najpierw czosnek. Umyty szpinak. Do tego wszystkiego już przekładamy teraz makaron. Grana padano, łudząco podobny do parmezanu. Już teraz do makaronu ścierając na tarce o drobnych otworach. Na całą powierzchnię talerza wykładam sos boloński. A następnie za pomocą tego żywidelca do mięsa i łyżki skręcam troszeczkę makaronu ze szpinakiem. Dosłownie kilka listeczków bazylii rwę i rozkładam i ścieramy ser. Mamma mia, chciałoby się powiedzieć, jakież to piękne. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć wam smacznego, a jeszcze więcej inspiracji i innych przydatnych informacji czeka na was tu i tu. Do zobaczenia.